Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moich przyborach, które stosuję podczas demakijażu. Same kosmetyki nie oczyszczą dokładnie mojej twarzy, mimo że używam olejów, żeli czy też płynów micelarnych, toników, to jednak wiem, że potrzebuję jeszcze czegoś więcej, żeby moja skóra była dokładnie oczyszczona z makijażu, z sebum, a także żeby mój martwy naskórek został zdjęty ze skóry. I wtedy wiem, że pielęgnacja, czyli kolejny krok ma sens. Dlatego też sporo tutaj takich przyborów pokażę Wam. Oczywiście, jeśli będziecie chciały, wybierzcie jeden, nie musicie mieć wszystkich. Ja lubię zmiany, lubię testować też różne produkty i te rzeczy, które mam, które Wam za chwilę pokażę, one mi świetnie się sprawdzają. Trzeba też wiedzieć, czego używać. Musicie wypróbować to na własnej skórze. To, że ja będę mówiła, że to jest rewelacyjne, świetne, może Was, Waszą skórę podrażnić. Może też być zbyt słabe, bo potrzebujecie czegoś bardziej szorstkiego na przykład. Ja uwielbiam peelingować takimi naturalnymi środkami swoją twarz. I to daje efekty. Ja widzę, ja to czuję, jak moja skóra jest ładnie wyczyszczona. Ja czuję też, jak kosmetyki wchłaniają się, wpijają się w moją skórę. Także warto zainwestować chociażby jeden z takich przyborów, które wspomagają kosmetyki, które na co dzień się używa. Te przybory, które zaraz Wam pokażę, one bardzo dobrze sprawdzają się także do mycia twarzy olejami, bo ja głównie oczyszczam przede wszystkim, to jest 98%, kiedy używam właśnie różnego rodzaju olejów. I wszystkie te myjki, płatki, ściereczki, szczoteczki świetnie także współgrają z olejami. To nie musi być coś, co się pieni, co jest nazywane żelem do mycia twarzy. Absolutnie nie. To może być najprostszy olejek. Moje ulubione to kokosowy, żożoba, makadamia i one rewelacyjnie także sprawdzają się w połączeniu właśnie z tymi przyborami. Więc może zacznę od takiej myjki, która tutaj ma taką bardziej szorstką strukturę. Z drugiej strony jest zdecydowanie delikatniejsza. Fajny ma kształt, bo świetnie tak pracuje się na tej buzi, nie trzeba jej tak często płukać. I tutaj ten splot jest wykonany z naturalnego tworzywa tukawy, chyba tukawa biała się to nazywa. Można znaleźć różne kształty tych myjek, małe, większe, możecie je używać także do całego ciała i świetnie przy okazji, że myje buzię, to także usuwa martwy naskórek, czyli robi taki fajny demakijaż. Ja wiem, gdzie mogę przyłożyć mocniej taką myjkę, a gdzie muszę uważać i żeby nie zrobić sobie krzywdy, tak? Także to zawsze z dużym wyczuciem. Także taka szmatka z... Szmiel biały, nie tukawa. Tukawa za chwilę Wam pokażę. Szmiel biały, dokładnie. A z tukawy mam takie płateczki, które tak jak widać tutaj jest niezmoczony, jest sztywny, a po namoczeniu jest mięciutki i taki bardziej puszysty. No i to już naprawdę bardzo, bardzo z tą trukawą trzeba uważać. To jest naturalna część owocu, przypominającego ogórek, także to jest naturalny środek i tutaj nie ma obawy, że czymś zostaniecie podrażnione, ale jest to zdecydowanie
szorstkie mycie twarzy, właściwie nawet przeszorowanie jej, więc wtedy, kiedy taki płatek zostanie namoczony, on jest delikatniejszy, ale mimo wszystko ta trukawa jest taka dosyć ostra i trzeba na pewno na to zwrócić uwagę, żeby no, nie za bardzo zetrzeć sobie gdzieś tam naskórka. Jeśli chodzi o delikatniejsze myjki, to tutaj mam korzeń Yasumi. Tutaj on jest wyschnięty, czyli po wysuszeniu jest twardy. Tak jak słychać, sztywny. Natomiast tu dostałam od mojej widzki Ewy, bardzo Ci dziękuję Ewo. I tutaj już jest nasączony taki, ta gąbeczka, ta myjka. I ona ma niesamowite właściwości. Po pierwsze jest delikatna, można nią wykonać, nie tylko zmyć makijaż, ale świetnie nadaje się do masażu twarzy, ale także i ciała. Poza tym to jest korzeń, który ma właściwości nawilżające, ale także przywraca skórze naturalne pH. Także nie możemy używać zbyt długo tej myjki, tej gąbeczki, ponieważ ona traci jakby swoje właściwości, już nie pamiętam, chyba do 3 miesięcy. Jeśli sobie dobrze przypominam, przed zakupem sprawdźcie, kiedy trzeba ją wymienić. I to, że zasycha, to też cieszy, ponieważ tutaj nie dostaną się żadne bakterie. Nie ma szansy, żeby tam coś weszło w głąb takiej gąbeczki. Także to jest już taka przyjemniejsza część. Kiedy jestem na przykład po jakichś zabiegach kosmetycznych, po mikrodermobrazji, to już nie używam takich szorstkich myjek czy szmatek, szczoteczek, tylko właśnie Yasumi jest najlepsza, najdelikatniejsza, ale także i skuteczna. To są myjki, które bardzo, bardzo lubię. Mam jeszcze oczywiście szmateczki różnego rodzaju. Tutaj mam, która też wyschła już, bo po namoczeniu jest taka gąbczasta, też taka mięciutka jak Yasumi. A to ona jest z firmy Sensai. I podobnie jak ta gąbeczka z tego korzenia, to jest korzeń jakiegoś drzewa azjatyckiego, jest tak delikatna, ale jednocześnie po namoczeniu, mimo że czujemy pod palcami, że struktura tej myjki jest taka miękka, nawet taka bym powiedziała śliska, to jednak ona rewelacyjnie ściąga cały brud, cały makijaż. A ja to już jest kolejna moja szmatka, bo też co jakiś czas ją sobie wymieniam. No oczywiście szmatka muślinowa, to pewnie większość z Was ją ma. Ja ją kupuję najczęściej na Allegro, po kilka sztuk w jednym opakowaniu. I tu struktura tego materiału też jest lekko peelingująca. Oczywiście dla mnie to jest przyjemność sama, kiedy zwilżę tą szmatkę w ciepłej wodzie i zmywam ten olej. To jest tak przyjemne. Trzeba to spróbować, żeby wiedzieć, jaką to sprawia przyjemność. Takie nawilżanie właśnie takich szmateczek właśnie w cieplutkiej wodzie. I nieważne, jakiego kosmetyku użyjecie, ale przyłożenie do twarzy i zdejmowanie tego całego brudu sprawia, że nie wiem, jakbym miała powiedzmy pół kilograma mniej na twarzy. Ta skóra tak oddycha, taka jest miła niesamowicie w dotyku i uwielbiam takie szmatki. Tu mam taką myjkę z firmy Raipad, ja ją dostałam, która radzi sobie z makijażem, z demakijażem tylko po namoczeniu z wodą, ciepła woda i tylko ta myjka. Jeśli mam bardzo, bardzo delikatny makijaż, to tak można zrobić. Ja jednak nie chcę pocierać mojej skóry, zawsze używam oleju i ta szmatka taka wygląda niezbyt jakoś tak zachęcająco, ale rzeczywiście to z czego ona jest tutaj wykonana,
przepięknie zmywa makijaż i wypłukanie brudu z niej jest tak proste, że za każdym razem, kiedy używam tych szmatek, muszę je jednak wrzucić do pralki, bo nie wypłuczemy podkładu. Natomiast to kilka nawet razy mogę wypłukać, tylko natrę ją mydełkiem i tak wygląda, jak widzicie, a ja ją używam już kilka razy. I zostały mi już tylko szczoteczki. Te, które Wam pokażę, to ta jest tak stara, ja nie wiem, ona ma pewnie kilkanaście lat i ja od takich właśnie szczoteczek manualnych zaczynałam. I pewnie mogłabym przy takim sposobie mycia swojej buzi z takim przyrządem, z taką szczoteczką pozostać. I to jest też bardzo fajne, bo bierzemy, moczymy, nakładamy jakiś środek, myjemy, ciach, ciach, ciach i już buzia jest odświeżona. Także jeśli nie używałyście takiej zwykłej manualnej szczoteczki, to Wam polecam. W każdej drogerii je dostaniecie. No i mój ulubiony gadżet do demakijażu to oczywiście szczoteczka Clarisonic. Wymieniam tylko te główki, które jak widzicie się odkręcają i co jakiś czas, co 3 miesiące tutaj producent mówi, żeby zmieniać tą główkę, ale ja jej nie używam codziennie, bo jak widzicie jest tych przyborów sporo, więc co jakiś czas, jak już widzę, że no, wymaga wymiany ta szczoteczka, to po prostu sobie kupuję. No i to jest chyba najlepsze moje urządzenie do demakijażu. Za każdym razem, kiedy użyję tej szczoteczki i przemyję później buzię wszystkim, czym powinnam, i nałożę tonik i dotykam swoją buzię i sobie myślę, Boże, jaka ona jest gładka, jaka wyczyszczona, to po prostu czuć, jak pory zostały wymyte, wszystko, co tam gdzieś w zakamarkach naszej skóry twarzy się nagromadziło, zostaje wydobyte. No i to, żeby osiągnąć sukces, żeby poczuć, że skóra wygląda zdecydowanie lepiej, żeby nie tracić pieniędzy na kosmetyki, nawet te najtańsze, to demakijaż jest podstawą. Jeszcze myślę o takiej myjce silikonowej, która jest w Sephorze. Kupię ją sobie pewnie. Wydaje mi się, że będzie zbyt delikatna dla mnie, bo moja skóra jest przyzwyczajona. Musicie też wiedzieć, że wszystko, co Wam pokazuję, to mi tutaj nie szkodzi. Ja już od, nie chciałabym powiedzieć, kilkudziesięciu lat stosuję, ale pewnie tak jest, różnego rodzaju przybory do demakijażu. I skóra się przyzwyczaja. Ona na początku był, pamiętam, że kiedy taką zwykłą szczoteczką przecierałam moją skórę, to ona była taka zaczerwieniona i taka, ja też byłam troszeczkę przestraszona tym efektem, ale z roku na rok i tak dalej ta moja skóra jest do tego, nie tylko skóra twarzy, ale skóra ciała, bo ja uwielbiam szorować siebie i po prostu czuję później taką przyjemność, kiedy dotykam swoją skórę, czy to twarzy, czy ciała, że no, to jest to, czego oczekuję, z czym dobrze się czuję. Dobrze, to wszystko, co chciałam Wam przekazać. Powiedzcie mi, czego Wy używacie? Może jest coś, o czym ja nie wiem. Oczywiście to jest cała gama na rynku, jest w czym wybierać. I jeszcze Wam powiem tylko o ręczniczkach. Ja właśnie kupiłam sobie kilka takich ręczników. To jest też bardzo ważna rzecz w demakijażu, żeby używać tylko takich ręczniczków wyłącznie do twarzy i z dobrej gatunkowo bawełny. On jest tak miękki, taki no, sama przyjemność używania. Przeznaczony jest dla dzieciaków, więc wiadomo, że tutaj nie musi być, no powinna być przynajmniej dobra bawełna. I wszystko to, co Wam pokazałam, przechowuję sobie w takim pojemniku. To może nie jest już istotne, ale ważną rzeczą jest, że zanim włożę do tego pojemnika, który stoi w łazience, to wszystko musi być idealnie wysuszone. Nie suszę nigdy w łazience. Ja przynoszę sobie tutaj dokładnie wymyte szczoteczki, myjki,
i nakrywam je ręcznikiem. One sobie tutaj wysychają, kiedy już są naprawdę suchusieńkie, nie ma w nich w ogóle wilgoci. Kiedy są sztywne właśnie, to wrzucam sobie do tego pojemnika, nakrywam takim właśnie ręczniczkiem, żeby mi się tam nic nie kurzyło i nie ma problemu z tym, że boję się, czy tam czasem jakieś bakterie się nie zagnieździły. No i znowu się rozgadałam, także w komentarzach czekam na wasze ulubione przybory do demakijażu. Napiszcie mi koniecznie, czy używacie takich rzeczy jak ja. To wszystko, co chciałam wam dzisiaj przekazać. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!